zawodnicy jednej i drugiej drużyny bardzo się starali. No i myślę, że jakaś satysfakcja jest zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, bo co by nie powiedzieć, dobrze jeden i drugi zespół się prezentował, walczył, w końcu 4 gole, to się zdarza. I dlatego prosimy kibiców o to, żeby nie prowokować, po to, żeby zachować do końca ten klimat, jaki tu był. Proszę poczekać ze względów organizacyjnych, żeby kibice Elany na trybunie, naprzeciw trybunie głównej, poczekali, aż kibice Zawiszy opuszczą swój sektor. Bardzo Państwu dziękuję, podpowiadam, że za tydzień Elana gra w Jarocinie, a 25 września Elana podejmuje Sokół Kleczew. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 17. 2 października Elana wystąpi w Grudziądzu, a 9 października podejmie Kotwicę i Kołobrzeg. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę dalszych emocji sportowych, bo one są. No dzisiaj chociażby finał US Open. Djokovic, Medvedev. Po wczorajszym finale pań Raducanu i Fernandez. No niezwykłe emocje po raz pierwszy w historii. US Open, kwalifikantka, czyli Emma Raducanu, dobrnęła do finału i wygrała ten finał. Niezwykła jeszcze ciągle 18-latka. Bardzo prosimy kibiców, żeby nie podchodzili, żeby byli w swoim sektorze. Bardzo proszę, tak jak było to wcześniej, te miejsca zachowujemy w sektorze C i poczekajmy. Czyste względy organizacyjne dla bezpieczeństwa nas wszystkich. W słońcu można się powygrzewać i poczekać.